Arkadiusz Chnida, MMA.pl, a dzisiaj naszym gościem Krzysztof Rozpara. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy po pierwszej konferencji prasowej promującą Fame MMA 8, więc zapytam, jeśli chodzi o samą konferencję, zadowoleni, jak ona przebiegła? Zadowoleni. Myślę, że konferencja była ciekawa, interesująca. Było trochę akcji, było trochę spokojnych rozmów. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oglądalność pokazuje, że udało się wzbudzić duże zainteresowanie, także jak najbardziej jesteśmy bardzo zadowoleni. Wczoraj gala Genesis, miał szansę pan zobaczyć ją. Jak pan ocenia taki projekt jak Gołe Pięści? Tak, widziałem, może nie od samego początku, ale na pewno oglądałem drugą część, no, szczególnie oczywiście walkę wieczoru. No, muszę przyznać, że oglądało się to fantastycznie, naprawdę ciekawy projekt, wspaniała walka. Jakkolwiek same walki na gołe pięści, nie ukrywam, że my też gdzieś kiedyś zastanawialiśmy się, czy takiego projektu nie rozpocząć. Uznaliśmy to trochę chyba za zbyt ryzykowne. To minimum bezpieczeństwa, które jest określone gdzieś przez polskie przepisy prawa, no nie wiem, jak tutaj inni organizatorzy się na to zapatrują. Na pewno jest to jednak wspaniałe widowisko i świetnie się to ogląda. Nie jest to łatwy temat. Jeśli pojawi się podobny problem, jak miał miejsce na Fame MMA 6, to ponownie zrobicie wszystko, aby wydarzenie doszło do skutku? Znaczy, nawiązuje pan tutaj do sytuacji covidowej. Cóż, no, inne produkcje telewizyjne, wydarzenia, które teraz na bieżąco się odbywają, dochodzą do skutku. Oczywiście nie ma imprez masowych, oczywiście nie ma imprez z publicznością, ale organizatorzy dopasowują się do sytuacji, starają się jakoś w tej sytuacji odnaleźć i funkcjonować. My również taki mamy plan. Nie widzę w tym momencie zagrożenia, żeby coś miało się tutaj nie udać. Mamy, że tak powiem, już przećwiczoną ścieżkę. Wiemy, jak to zrobić. Mogę tutaj dodać, że zakończyło się śledztwo, które było prowadzone przez prokuraturę w Chrzanowie, czyli powiat, w którym mieści się Alwernia, gdzie robiliśmy tą marcową produkcję. Śledztwo zostało umorzone, prokuratura nie dopatrzyła się tutaj naruszenia prawa, więc myślę, że stawia nas to w dużo lepszej sytuacji teraz. Wiemy, co zrobić, wiemy, jak to zrobić, no a przede wszystkim wiemy, jak to zrobić bezpiecznie, co myślę, że już raz udowodniliśmy. Teraz sytuacja. No myślę, że sytuacja jest jednak trudniejsza. Ta sytuacja mocno eskalowała. Ja bym jeszcze się chciał odnieść tutaj do pewnych komentarzy, nazwijmy to niewybrednych, które pojawiały się w tamtym okresie od pewnych osób ze środowiska, które wtedy nas mocno za to krytykowały, a dziś robią to samo. Nie mówię, że trzeba przepraszać, no ale przynajmniej można się przyznać do pewnych zbyt pochopnych sądów. Prawda. Jak duża obawa jest, że taki ciężki okres może się wydłużyć? Oj, ta obawa jest bardzo poważna. Myślę, że tutaj cała branża rozrywkowa, eventowa jest w bardzo ciężkiej sytuacji i obawy co do tego, że to się przeciągnie na przyszły rok. Miejmy nadzieję, że może nie na drugi kwartał przyszłego roku. Te obawy są bardzo poważne. My też się z tym liczymy, no ale ja myślę, że na dzień dzisiejszy no, nie ma mądrego, który byłby w stanie przewidzieć, co się wydarzy i jak bardzo i jak długo. Jak bardzo jest zabezpieczony Fame MMA, jeśli chodzi o tę sytuację przed galą Fame MMA 8? Jak nie bardzo wiem, jak można by to określić, poziom zabezpieczenia. Myślę, że procedury, które mieliśmy wtedy, teraz je jeszcze poprawimy, jeszcze je uściśnimy. Mamy odpowiednie materiały, wiemy, co jest określone w rozporządzeniach, w przepisach. Tutaj nasza kancelaria nas wspiera, wspierają nas koledzy, którzy na co dzień są ratownikami medycznymi i też przechodzą odpowiednie szkolenia, mają odpowiednie informacje, pomagają nam to wszystko zabezpieczyć. Myślę, że jesteśmy przygotowani dobrze. Mamy jeszcze kilka tygodni przed samym wydarzeniem, więc na pewno jeszcze sporo czasu poświęcimy, żeby to jeszcze poprawić. No i wierzę, że jesteśmy w stanie znowu nasze wydarzenie przeprowadzić, naszą produkcję i zrobić to po prostu bezpiecznie. Dobór walki wieczoru. Nie było to chyba łatwe, bo równie dobrze starcie Don Cassio z Marcinem Neimaną mogłoby tu się pojawić. No i staram się czytać komentarze internautów. I często się pojawiają właśnie, że starcie Marcina Neimana z Don Cassio mogłoby się właśnie pojawić w tej walce wieczoru.
Były pewne wątpliwości, zastanawialiśmy się tutaj nad tym, no ale podjęliśmy decyzję, że ta kolejność będzie właśnie taka. Marcin i Kacper, gwiazdy polskiego YouTube'a, no jestem przekonany, że to będzie ciekawa walka i na pewno będzie się to dobrze oglądać, no i to na tym budujemy całe nasze wydarzenie. Podczas tej gali zobaczymy 11 pojedynków. Po raz pierwszy w organizacji zobaczymy dwie walki kobiet podczas jednej gali. Co jest powodem tylu pojedynków w karcie? Czy chcielibyście przy tym zostać przy każdej? Ja bym może jeszcze tutaj zasiał trochę ziarno niepewności. Nie jesteśmy jeszcze w tym momencie stuprocentowo pewni, czy to będzie 11 walk. Na ten moment to faktycznie tak wygląda. Są pewne znaki zapytania, które mogą spowodować, że jedna walka nie dojdzie do skutku. Ja nie będę tutaj zdradzał szczegółów w tym momencie, jak gdyby mnie sam nie do końca jestem jeszcze pewien, co się tutaj wydarzy. Brakuje mi kilku informacji. Dwie walki kobiet. No ja myślę, że nasi widzowie chętnie oglądają walki kobiet. Tutaj możemy też liczyć na dwie ciekawe walki. Jedna na powiedzmy już zaawansowanym poziomie sportowym, druga na średnio zaawansowanym, o tak to nazwijmy. To 10 pojedynków. To jest taka liczba, którą chciałaby zostać organizacja przy takiej liczbie przy następnych galach? Zobaczymy. Tutaj również mamy dość intensywne dyskusje w zespole, jak to dalej poprowadzić. Mamy dość wielu chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Mamy też tutaj pewien pomysł, który spowoduje, że tych walk może się zrobić jeszcze więcej dodatkowych, ale tutaj już wkrótce będziemy zdradzać szczegóły. Don Casio na kanale Kto Wygrał zdradził, że na tą walkę jest szykowany pas króla. Czy tak będzie, czy plan się zmienił? Jest tutaj pewien pomysł związany właśnie z pasem króla. Szczegóły ujawnimy, myślę, na drugiej konferencji i pokażemy, co wymyśliliśmy. Wspomniał tam również, że w przyszłości pojawiły się propozycje z organizacji FFF. Było tych propozycji dla waszych zawodników więcej? Myślę, że ja nie mam pełnego obrazu tego, ilu zawodników faktycznie dostało propozycje z organizacji FFF. Wiem, że takie propozycje na pewno były, na pewno było to co najmniej kilku zawodników. No cóż, no, pojawiła się konkurencja, musieliśmy sobie jakoś z tym radzić i takie sytuacje rozwiązywać. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy organizacja FFF jeszcze powróci z informacji, jakie mam. Jakkolwiek to pewnie są tylko plotki. W tym roku na pewno nie. Zobaczymy jak w przyszłym roku. Pozostańmy jeszcze przy Don Casio, bo Martin Lewandowski wspomniał, że Norman Park ma dalej kontrakt z KSW. Jego walka w Polsce w innej organizacji są niemożliwe. Widzicie szansę, możliwość, aby zorganizować taki pojedynek? Bo no powiedzmy sobie szczerze, takie starcie w MMA budzi naprawdę duże emocje. Widzimy taką możliwość, jakkolwiek to, co pan Martin Lewandowski powiedział, oczywiście to jest prawda i takie ograniczenia istnieją. Mamy tutaj pewne pomysły, spróbujemy dojść do porozumienia. Nie wykluczam, że taka walka faktycznie będzie miała miejsce w przyszłości. Myślę, że to świetna informacja. Walka Don Casio z Marcinem Neumannem w boksie, Amadeusz z Wiewiórem w K1. Będzie od tego organizacja odbiegać, żeby były tylko walki w MMA? Czy to nie stanowi żadnego problemu? Ja myślę, że od samego początku nie wszystkie walki na Fame MMA były faktycznie w formule MMA, bo po pierwsza walka wieczoru, znaczy walka wieczoru na pierwszej gali nie była w MMA. Nie, przepraszam, to był co-main event, który nie był w MMA, czyli boksie. Tak, bo main event był MMA, a co-main nie był MMA. Byli rycerze, zdarzał się już boks, zdarzało się K1. Myślę, że nie będziemy kurczowo trzymać się tego, żeby wszystkie walki były w MMA i te formuły mogą być różne. Amadeusz na konferencji powiedział, że walka w K1 ze względu, że nie będzie miał przy tej walce takiego sztabu, ale jeśli będzie większa kwota za to starcie, to jest skłonny walczyć w MMA. Jaka będzie decyzja? Jest szansa na zmianę formuły? Te rozmowy jeszcze będą się toczyć, to jeszcze nie zostało w pełni zamknięte. Może się tutaj coś zmienić.
ale no, na dzień dzisiejszy sam nie wiem, jak to się zakończy. Na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest K1. Zobaczymy, czy uda się coś tutaj jeszcze zmienić. No, ja osobiście chętnie bym to widział jednak w MMA. Też zapytam oczywiście o sytuację z czaszką. Przedstawiliście jako organizacja wyniki, ale z reakcji Amadeusza można było wnioskować, że nie do końca się z tym zgadza. Znaczy, ja bym chciał jednoznacznie i definitywnie uciąć tutaj dywagację. Badania, które zostały przeprowadzone na zlecenie federacji, między innymi przez specjalistów naszego nowego partnera medycznego, firmy Centrum Medyczne MML w Warszawie, te badania jednoznacznie wykazały, że Amadeusz nie ma uszkodzonej czaszki i nie ma śladów, żeby takie uszkodzenie miał wcześniej. Nie wiem, dlaczego Amadeusz jeszcze próbuje w to brnąć. Ja nie chciałbym tego komentować. Mamy swoje informacje po prostu wynikające z tych badań i dla nas temat jest zakończony. Mówiąc jeszcze o innych sytuacjach, ostatnio Mariusz Pudzianowski wdał się w dyskusję z Piotrem Szeligą i zaprosił go do KSW. Jaka była wasza reakcja? Luźna, czy trochę jednak byliście zdenerwowani tą całą sytuacją? Nie, myślę, że tutaj nie ma się co denerwować. Tutaj różne pojawiają się sytuacje, zawodnicy, czy osoby tutaj ze środowiska rzucają różne wyzwania i pojawiają się utarczki słowne. Niektóre z tych sytuacji później się przekształcają faktycznie, znaczy doprowadzają do realizacji konkretnej walki. Nie wszystkie. W tej konkretnej zobaczymy. No, ciekawy pomysł. Tak. Był pan również obecny na ostatniej gali FEN, gdzie była mowa o potencjalnej współpracy. Były już rozmowy. Możemy dowiedzieć się coś więcej, na czym by polegała ta współpraca? Niestety tutaj niewiele ruszyliśmy do przodu. Nie wiem, czy faktycznie ten projekt, no mimo tutaj naszej inicjatywy, mimo szczerych chęci, nie wiem, czy ten projekt w tym kierunku będzie mógł faktycznie się rozwinąć. Rozmowy są w toku. Jak tylko będziemy w stanie coś ujawnić, na pewno chętnie to zrobimy, bo nadal uważam, że projekt jest bardzo ciekawy, że może z tego być coś naprawdę dużego na przyszły rok dla całego środowiska. No, zobaczymy, co się uda zrobić. Rozumiem, że problem leży po stronie fanów, tak? Nie, nie, ja bym nie nazwał tego problemem po stronie fanów. Tutaj po prostu jest projekt jest dość złożony, skomplikowany. Potrzebujemy do niego kilku partnerów. No, to po prostu wymaga więcej czasu, żeby zbudować jakieś tutaj porozumienie, żeby mieć coś do ogłoszenia faktycznie. Więcej czasu niż mi się na początku wydawało. Także troszkę chyba przedwcześnie po prostu wspomniałem o tym. Okej. Marcin Najman ostatnio wspomniał, że Bob Sapp byłby świetnym transferem dla FMMA. Jesteście zainteresowani takim zawodnikiem? Był taki pomysł, faktycznie. No, na dzień dzisiejszy, no, tutaj troszkę też ze względu na sytuację makro i COVID-y i podróże, które teraz mocno są znowu poograniczane, ten pomysł na razie został zaparkowany. Natomiast faktycznie taki pomysł był i myślę, że w przyszłości będziemy chcieli do niego wrócić. I na koniec mam parę pytań o ostatnią galę. Kamila Wybrańczyk, czy już były rozmowy na temat potencjalnego starcia z Martą Linkiewicz? Bardzo, bardzo wstępne. Będziemy chcieli do tego wrócić. To jest troszkę tak, że teraz w ostatnie tygodnie bardzo intensywnie pracowaliśmy nad zarówno kartą, jak i ogólnie przygotowaniami do gali Fame MMA 8, czyli tej najbliższej listopadowej. Przygotowania do kolejnych wydarzeń, dziewiątki, dziesiątki na przyszły rok troszkę tutaj no, zostały zatrzymane. Musieliśmy się skupić na ósemce, gdzie pojawiło się kilka kwestii, które wymagały pilnego rozwiązania. Także teraz już faktycznie ta ósemka idzie właściwymi torami. Wszystkie tutaj, no prawie wszystkie problemy są zabezpieczone. Myślę, że zmierzamy do celu. Także zabieramy się w tym momencie za planowanie dziewiątki, dziesiątki i pewno dalej do przodu. Także te rozmowy na pewno teraz się odbędą. No i na gali pojawił się również Patryk Wega, ponieważ były kręcone sceny z gali Fame MMA. Był pan naprawdę bardzo zadowolony, że takie osoby również doceniają waszą produkcję i organizację.
Tak, oczywiście. No tutaj dla nas jest to dowód, że Fame MMA zostało zauważone, że stało się rozpoznawalnym elementem zarówno środowiska MMA, jak i show biznesu w Polsce. Bardzo nas to cieszy. Z niecierpliwością czekamy na obiecany zwiastun, który Patryk zadeklarował, że pojawi się już w listopadzie tego roku. No bardzo, bardzo niecierpliwie czekamy, żeby to zobaczyć. Dziękuję za rozmowę. Z tego miejsca pozostaje nam wszystkich zaprosić na wszystkie wydarzenia jeszcze przed galą Fame MMA 8, jak chociażby druga konferencja prasowa. Oczywiście, serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 8 listopada. Pracujemy w tym momencie nad tym, żeby dość mocno przebudować to, jak ta konferencja będzie wyglądała. Oczywiście mam nadzieję, że jest to kierunek ku poprawie show i widowiska i że widzowie to docenią. Zapraszam też na nasze programy studyjne, które będą się pojawiać w najbliższych tygodniach, czyli Fame MMA Cage, Face to Face. Trzeci format chyba będzie dopiero wchodził, to nie będę zdradzał. W każdym razie wierzę, że dużo ciekawych tematów będzie tam poruszanych, dużo ciekawych informacji o naszych zawodnikach. Na pewno będą też dymy, na pewno będzie się dużo działo, także serdecznie zapraszam. No i zapraszam oczywiście na galę 21 listopada. No z przykrością oczywiście muszę dodać, że po kolejny raz bez publiczności, ale zapraszam do oglądania, na pewno warto. We'll be right back.